Czyli tak, w sierpniu było typowanie, chcieliśmy zobaczyć, jakie nam pójdzie, zrobiliśmy sobie zakładzik o koszulkę i razem z Olkiem. Siemanko, witam was wszystkich, tym razem w roli gościa, a nie współprowadzącego. Jeżeli nie widzieliście na naszych socjalach, no to od połowy kwietnia zdecydowałem, że występuję, mówiąc tak kolokwialnie, z projektu Calcio Merito, ale zakład trzeba było dopiąć, więc też będziemy reagować na nasze przewidywania przedsezonowe i gdzie się najbardziej skompromitowaliśmy. No tak, biorąc pod uwagę, jaki był finisz sezonu, jak wyglądała tabela, zrobiliśmy podsumowanie. Oczywiście oglądajcie materiał do końca, żeby zobaczyć, kto wygra i koszulkę Milanu bądź koszulkę Interu z nieoczywistym nazwiskiem drugiego bądź trzeciego szeregu. Trochę tych typów było, troszeczkę tak przewidywaliśmy, bo to wiecie, było jeszcze okienko transferowe, mogło się coś dziwnego wydarzyć. Ale no, musimy zacząć od dołu, bo daliśmy tak. Daliśmy Sampdorię na 17 miejscu i tutaj Sampdoria skończyła 20. Przypominając wam wszystkim zasady, wygląda to tak, że jeżeli daliśmy 17 Sampdorię obydwaj, a skończyła 20, to obydwaj mamy tak jakby minus 3 punkty. I wygrywa ten, który będzie miał mniej, no po prostu mniejszy minus. Dokładnie. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli chodzi o Sampdorię, to mieliśmy po raz kolejny taką rozkminę, że okej, mogą mieć problemy, może się tam wydarzyć coś dziwnego, ale w tej lidze są gorsi, którzy mogą od nich spaść, więc dzięki temu się uratują. A to okazało się, że długi, że patologia organizacyjna, start sezonu z panem Marco Giampaolo powoduje, że Sampdoria żegna się z ligą. No po prostu z kretesem. Może to nie jest tak, że zdobyli najmniej punktów w historii Serie A, kiedy mamy 20-zespołowy zestaw drużyn, bo gorsza była tylko Pescara 16-17, która zdobyła tych punktów 18, ale muszę być z wami też uczciwy w jednej kwestii, bo ktoś powie, że Chievo miał 17 punktów, oczywiście Chievo też miał te punkty odjęte w sztukach trzech, ale Chievo sportowo w ostatnim sezonie w Serie A wyrobiło punktów 20, więc jest to dosyć druzgocący wynik dla Blue Cerchiati, którzy spadają z hukiem z ligi, mają nowego właściciela, a drugą ligę wystartują z prawdopodobnie 4 bądź 5 punktami ujemnymi za problemy te finansowe. W zasadzie powiedziałeś wszystkie najważniejsze kwestie. No, trzeba powiedzieć tak. Powrót Marco Giampaolo, jakkolwiek na sentymentach tutaj nie zagrano, okazał się kompletną klapą. Przyszedł Dejan Stankowicz i tak naprawdę można powiedzieć, że jaki trener by nie przyszedł, to ten los Sampdorii byłby taki sam, jak faktycznie się skończyło, czyli 19 punktów, 25 porażek w trakcie całego sezonu i spadek do Serie B po raz pierwszy od, jeśli się nie mylę, 11 lat, więc to trochę czasu minęło od ostatniego, od nawet 12 lat, więc trochę czasu minęło od tego, jak po raz ostatni Sampdoria grała na zapleczu i ciężko też kogokolwiek wyróżnić jakkolwiek pozytywnie z tego całego zespołu i no, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o jednego z Polaków, czyli Bartosza Bereszyńskiego, który w styczniu poszedł na wypożyczenie do Napoli, no to jeżeli zostanie w Sampdorii i będą te punkty minusowe, no to przed Sampdorią bardzo ciężka droga, żeby wrócić do włoskiej elity, ale jest jeden plus, klub już nie należy do Massimo Ferrero, tylko Andrei Radrizzaniego, czyli w sumie szefa, założyciela Eleven Sports i byłego właściciela Leeds United, więc tutaj można stwierdzić, że przyszłość maluje się w całkiem ciekawych barwach, no bo Radrizzani ma pieniądze i pewnie będzie chciał z nich korzystać. No i to też był taki bardzo frustrujący dla Sampdorii sezon, bo oni spadają z hukiem z ligi, a do Serie A po rocznej banicji wraca Genoa, więc tak jak rok temu robili kontrpogrzeb w nawiązaniu do 2011 roku, tak teraz i tak dobre tyle, że są w drugiej lidze, bo jeszcze tak w 37. kolejce było mówione, że może się nawet zacząć od czwartej ligi, że nie będą mieli kasy, bo nie będzie się opłacało zaczynać od Serie B, że lepiej zacząć od zera i budować czy na spokojnie i przechodzić drogą Parmy, Palermo. No i przeróżnych zespołów, które lądują na tym poziomie rozgrywkowym po totalnej degrengoladzie finansowej swoich klubów. No nic, czekamy na powrót Sampdorii do Serie A. Zobaczymy, jak tam ich kuzyni z niebiesko-czerwonej części Genui sobie poradzą po powrocie, bo też będziemy wspominali, przy każdym spadkowiczu rzucimy sobie coś o jakimś Beniaminku, bo mamy odgrzewane kotlety, ale to już mniejsza.
bo musimy przejść do miejsca 19, czyli do Cremonese. No tutaj nieznacznie się pomyliliśmy, bo dawaliśmy ich na ostatnim miejscu, ale ostatecznie skończyli nad Sampdorią. Przyszedł Davide Ballardini w trakcie sezonu za Massimiliano Alviniego. Czy to była zmiana dobra? No, była Była, okej, była, okay, była. tylko nie udało się utrzymać. To jest jedyny problem Cremonese, ale ich gra cieszyła oko. Colombo jak strzelał bramki, no to zwykle to były strzały pięknej Ale urody. Colombo to w Lecce. A, Z przepraszam, Okereke bo pomyliłeś. z Okereke, przepraszam, właśnie. Colombo to zupełnie inny klub. Spodziewaliśmy się spadku Cremonese i faktycznie do tego spadku doszło, ale myślę, że jeżeli Ballardini zostaje, wygląda na to, że tą posadę utrzyma, no to Cremonese powinno dosyć szybko wrócić do Serie A. Czy I raczej tyle. do samej walki o awans, bo chociaż, że jak tak patrzymy na tych spadkowiczów z ostatnich lat, no to teraz ta Genoa się w miarę szybko wykaraskała, ale jak popatrzymy nie na spadkowiczów drugoligowych, czyli Benevento, Spal czy Brescia, przecież te firmy dopiero co były w Serie A, a przyszły sezon zaczną poza poziomem centralnym, więc no cóż. Ale Tak z kolei... naprawdę powiem ci, że jeśli chodzi o samą Cremonezę, no to jeżeli jakieś highlightsy z ich gry przez cały sezon mogły się pojawić, no to Coppa Italia, wyrzucenie Napoli Wyrzucenie i Romy. wyrzucenie Romy i chyba Milanowi też popsuli nieco krwi w No, końcówce sezonu. dwa mecze zremisowane. Na Giovanni Zini było 0-0, w Mediolanie było 1-1 i to Milan w końcówce ten rezultat sobie uratował. Ale no to też wspominając o Davide Ballardini, to trzeba powiedzieć, że ten gość przyszedł do drużyny, która szła na rekord Ancony, bo Ancona w sezonie 2-3-2-4. To też była liga na 18 zespołów, czyli było mniej kolejek, ale wygrała swój pierwszy mecz dopiero w 29 kolejce. Cremonese się to udało w 24, pokonując Romę. I do końca sezonu wygrali tych meczów 5. No, zwłaszcza, że fajnie się pożegnali z ligą, wygrywając 2 do 0 z Salernitaną, a jeszcze wcześniej potrafili ograć Specję. Ale zanim przejdziemy do Specji i w ogóle zanim przejdziemy do 18 miejsca, to jeszcze kolejny Beniaminek. Nieprzypadkowo mówię o nim przy okazji 19 miejsca, bo pewnie to miejsce zajmie on w przyszłym sezonie i jeżeli będę chciał kiedykolwiek bawić się w jakiekolwiek typowania tabeli przyszłego sezonu, to Frosinone będzie 19, bo oni nie będą na 20 miejscu, bo to nie jest tak, że oni tam wejdą, bo musi się trafić ktoś bardziej żenujący od nich, ale mistrz Serie B dla mnie to jest drużyna numer 19 i nie wiadomo, no, wchodzą po to, żeby spaść. No jest to taki zespół typowo bezbarwny, bezjajeczny i też no, bez trenera Fabio Grosso, a byłem bardzo ciekaw, jak to wszystko wyjdzie u byłego defensora, a teraz szkoleniowca. Miała być Marsylia, ostatecznie chyba wyjdzie nieco słabszy klub. No, Frosinone spadnie i ja jestem o tym przekonany na Cremonese. Myślę, że spokojnie zakręci się w tej strefie przynajmniej playoffowej. No ta strefa 3-8 to będzie taki realny scenariusz, żeby mieli o co po prostu walczyć. Miejsce 18 i to nie jest spadkowicz, bo według tabeli i bilansu bezpośredniego Spezia ma remis i wygraną z Weroną, czyli usytuowała się wyżej w tabeli. Ale w tym sezonie mieliśmy powrót do przeszłości, czyli do czegoś takiego, co było ostatni raz w sezonie 2-4-2-5, czyli baraż o utrzymanie. No i Hellas Verona się uratował w tym barażu dosyć, no szczęśliwie trzeba powiedzieć. Wygrali 3-1 ze Specją, kończyli w dziesiątkę. Okoliczności tego meczu były kuriozalne, ale to trzeba powiedzieć o Hellasie, że to jest nasza chyba największa wtopa i to będzie nasza największa różnica patrząc na błędy. Bo ja typowałem, że Hellas będzie 10, Olek typowałeś, żeby Hellas będzie 9, prawda? Uwierzyłem w Gabriele Cioffiego i jego projekt po tym, jak fajnie się pokazał w Udinese, a okazało się to kompletną klapą. Później Salvatore Bocchetti, problemy z uzyskaniem licencji UEFA Pro, przyjście Marco Caffaroniego. Nie, no tutaj mnóstwo było tych zawirowań wokół Ellasu, ale faktycznie, tak jak mówisz, nie wiem, co ty w ogóle o tym uważasz, ale dla mnie ten playout o utrzymanie to jest super pomysł. No spoko jest. Pewnie bym inaczej na to patrzył, jakby na przykład Inter musiał grać z Milanem o czwarte miejsce, na przykład w lidze, to wtedy troszeczkę Ale niespoko. o czwarte miejsce tego nie będzie, bo to jest tylko w przypadku mistrzostwa i bezpośredniego utrzymania. Okej, dobra. No to jeżeli by była sytuacja, że Inter z Milanem o pierwsze i drugie, no to nieco mniej bym
był przychylny co do ewentualnego playoffu, a tak to się fajnie oglądało. No i Hellas się po prostu wyratował, ale straci Isaaca Hiena i szykują się pewne zmiany w Weronie. Zobaczymy, jak to wszystko wypali. Czy jakby spadła Werona, no to byśmy byli smutni? Oczywiście, że nie. Nie. Ale skoro już się utrzymali psim swędem, bo psim swędem, ale się utrzymali, to nie będzie. Nie no, zwłaszcza, Ale że nie no, kompromitacja, jeżeli chodzi o typowanie. kompromitacja nasza, kompromitacja Elasu, patrząc z perspektywy całego sezonu i ja jestem święcie przekonany, że oni się wcześniej czy później doigrają, bo ten sezon to nie jest przypadek. Nie no, myślę, że przyszły sezon to będzie znowu walka o utrzymanie i znowu takie 17-18 miejsce, jeżeli się w tym klubie niewiele pozmienia. A że to jest Werona i tam się dużo rzeczy nie zmienia, no to cóż, takie jest życie. I tak, jeżeli chodzi o 18 Ellas, no to oni się utrzymują, wiadomo, że spada 17 Specja, natomiast również mieliśmy roczną banicję w Serie A i wraca po emocjonujących playoffach Cagliari, które najpierw uratowało mecz z Parmą, po prostu w wariackich okolicznościach, super im to wszystko wyszło. A potem z Bari, kiedy byli już jedną nogą poza playoffami, Bari witało się już z powrotem. No to zwyciężyli 1-0 po golu w ostatniej minucie meczu. Wróciło Cagliari po roku. Zobaczymy, czy Claudio Ranieri będzie chciał dalej pracować na Sardynii, jaki będzie jego plan. Ale jestem troszeczkę jestem podekscytowany, bo widząc, jak oni sobie radzili w tych playoffach i ogólnie w Serie B po bardzo słabym początku, tak jednak może być spoko. Ja szczerze mówiąc cieszę się z awansu Cagliari tylko i wyłącznie ze względu na Claudio Ranieriego, inaczej by mnie to w ogóle nie grzało. Bardziej chciałem Bari, żeby awansowało, byłoby zdecydowanie ciekawiej nie tylko na boisku, ale też przede wszystkim na trybunach. Chciałem się wybrać na wyjazdówkę po prostu do Bari. Ostatecznie się to nie uda, a Cagliari no wracają. Pytanie, czy to nie będzie podobnie jak Frosinone, że jeden sezon i lecimy, dużo będzie wiadomo zależało od tego letniego mercato i tyle. No, różnie może być. Natomiast Specja. Olek typował Specję jako spadkowicza do 18 miejsca. Ja dałem Specji miejsce 16, a że Specja była 17, no to nasza różnica wynosi w każdym przypadku 1 i dopisujemy sobie po jednym minusiku. Mamy obecnie wynik 13 do 14. Ciekawostką jest to, że wiosenna Specja wygrała tylko dwa mecze, obydwa na swoim stadionie i obydwa z klubami z Mediolanu. To jest w ogóle hit. Kto by pomyślał, że jak zatrudniasz Leonardo Sempliciego, a gdzie jego spalnie grały jakoś mega, mega wybitnie, to ostatecznie spadasz z tej ligi. No i też masz przy okazji kogoś takiego jak Arkadiusz Reca, no to spadasz po prostu z tej ligi i mam nadzieję, oczywiście z przymrużeniem oka, że Arek Reca trafi do takiego Frosinone, bo wtedy już spadek będzie pewniakiem. W zasadzie, jaki kraj, taki Bartosz Śpiączka. Dokładnie, więc No tak, oczywiście ale... współczuję trochę Recy, że gdziekolwiek nie pójdzie, to z tej ligi leci, no ale tak się zdarza. No na pewno jeżeli chodzi o Specję, no to sporo gwiazd odejdzie, bo Enzola myślę, że spokojnie znajdzie zatrudnienie. Emil Holm to samo, Polacy myślę, że żaden nie zostanie w Specji na Serie B. No czy ja I wiem, czy Przemek Wiśniewski nie zostanie? no myślę, że ze względu na długi kontrakt i to, że nie no, myślę, że spokojnie znajdzie zatrudnienie w jakimś Beniaminku, jeżeli to będzie interesowało agentów Wiśniewskiego. Ale pamiętaj, No że tak. Specja jeszcze ma ten odwieszony ban transferowy i to może im bardzo mocno pokrzyżować się pewne plany ze ściąganiem zawodników. No to w sumie też, no ale jeżeli byśmy zakładali gdzieś tak prawdopodobieństwo, no to myślę, że większość odejdzie, a Wiśniewski to takie 70-80, pewnie zależy od tego, jakie oferty się pojawią. No i w zależności jakie właśnie były, będą też chęci zawodników, bo jeżeli teraz im wklepią ten ban transferowy na te dwa okienka, no to trzeba się będzie spodziewać, że Specja będzie miała taki rok zero w drugiej lidze, czyli że po prostu będą walczyli wyłącznie o utrzymanie, bo mimo tego, że mieli fajne 3 lata w Serie A, że w pierwszym sezonie się super zaprezentowali, w zeszłym sezonie też wyglądało to pod batutą Thiago Motty świetnie. No tak teraz zrobiły się problemy, bo najpierw Luka Gotti, potem Leonardo Semplici.
Oni w ogóle też byli blisko tego utrzymania, bo długo trzymali wynik 1-1 z Romą, potem ten mecz przegrali. Z Weroną mieli wszystko na widelcu, bo wystarczyło tylko strzelić karnego i dosiąść Weronę i byłoby zupełnie inaczej, a tak to Aquilotti są w drugiej lidze i raczej będzie ciężko o jakiś bardzo szybki powrót do elity. 16 Z było. polskiego, wiesz co, z polskiego punktu widzenia, jeszcze tak zahaczając Specję, może być ciekawy, bo potencjalnie może ktoś ze Specji, taki mniej mainstreamowy, by trafił do ŁKS-u, który awansował do Ekstraklasy. Trzeba pamiętać, że mają tego samego właściciela. No, to też tam może być bardzo fajna opcja. Może to by też otworzyło jakiś taki kanał na włoski rynek, bo wiemy doskonale, że było tylko trzech Włochów w Ekstraklasie, z czego dwóch w Widzewie Łódź i ostatni przypadek Christian Pasquato w Legii Warszawa, więc no jakby jakiś Włoch się zdecydował na Polskę, no to by było na pewno coś bardzo ciekawego. Może to byłby też taki rynek jak dla Ekstraklasy Hiszpanie. No cóż. 16 było, słuchajcie, Lecce. I my Lecce typowaliśmy na 19 miejsce, bo Marco Baroni, bo kadra taka sobie, bo niby zawodnicy są powypożyczani, ale nie dawaliśmy wiary w to, że osoba Marco Baroniego, nawet gdyby miały zostać zwolnione w trakcie sezonu, to czy będą w stanie sobie poradzić, jeśli chodzi właśnie o taki, no, o ligowy byt. A tu proszę, 16 miejsce. Trener utrzymał do końca sezonu posadę, skończył mu się kontrakt i teraz odszedł. Okej, ale Lecce ten plan minimum wywindowało bardzo mocno do góry, bo to nie było tak, że też rozpaczliwie się bili o utrzymanie, mimo tego, że miewali tam swoje problemy na wiosnę, bo wiosną nie zdobyli wielu punktów, bo lepsza forma była na jesieni, ale trzeba chwalić. No, myślę, że przede wszystkim to jest takie utrzymanie imienia Baskirotto, który nas kompletnie zachwycił. Zresztą ja często zwracałem na mecze Lecce ze względu tylko i wyłącznie na Baskirotto. Nie no, trzeba przyznać, że Baroni miał całkiem przyzwoitą tę kadrę jak na drugą część tabeli Serie A, no bo pewnie Hjulmand odejdzie do Romy albo do Milanu, to jest akurat Colombo dosyć wróci, ciekawy. Colombo na pewno odejdzie. A właśnie, a propos Colombo, jak Colombo wykonywał tego karnego w meczu z Monza w 37. kolejce, który ostatecznie dał im to utrzymanie, no to radość Marco Baroniego absolutnie bezcenna po tym rzucie karnym. Fajnie, że Zdecydowanie się tak. utrzymali. No, nawet spoglądając na to, jak wyglądała ich sytuacja w tabeli przez cały sezon, no to nie byli wyżej niż 12. 13. miejsce przez cały sezon. A ostatecznie i tak długo mieli całkiem fajną przewagę nad tą strefą spadkową. Ostatecznie nie jest to jakaś wielka, wielka przewaga, bo to jest ledwie 5 punktów, było tego więcej. Ale myślę, że nowy trener ich poukłada i będzie. Może nawiążę do tego, co Monza w tym sezonie zrobiła, ale o Monzy później. O Monzy będzie później. Dopisujemy sobie trzy minusiki do naszych kont, ponieważ tu mnie daliśmy 19 Lecce, Lecce skończyło 16, więc dalej jest jeden punkt różnicy na moją korzyść w tej walce. No i Salernitana. Będzie pierwsze 0, bo trafiłem 15 miejsce, Oleg dał ich na 13, czyli ja nic nie dopisuję, Oleg dopisuje 2 punkty. No i ta Salernitana, no Paulo Souza na remisach zrobił robotę, trzeba mu to oddać. Centrostrzał Antonio Candrewy wymazałbym z pamięci najchętniej, ale trzeba przyznać wprost, że przyjście Paulo Sousy no, pozmieniało dosyć sporo wystrzał formy Boulaye Dia i w zasadzie to utrzymanie bardzo spokojnie wywalczone. Też wielki szacun dla Paulo Sousy za to, bo powrót na włoską karuzelę. Wydawało się, że pewnie kibice reprezentacji Polski powiedzieli: o, przyszedł Sousa, no to pewnie ta Salernitana spadnie, Już a tu. spada 20 miejsca pewnie, nie? No właśnie. A poza tym, że Boulaye Dia miał naprawdę fantastyczny sezon, bo to ile nastrzelał, no był w czołówce, gdzieś tam chyba miał 16 goli czy coś takiego No. przez cały sezon, więc jest to warto uwagi. Piątek może za dużo nie strzelał, ale wykazywał się fajną pracą w ofensywie czy w defensywie, fajnie to wyglądało. Kandreva też, jak na niego forma całkiem zacna. I są podwaliny pod to, żeby ta Salernitana może wywindowała nieco wyżej. A to 15. miejsce takie spokojnie wywalczone. Taka w sumie troszkę ziemia niczyja.
Ziemia niczyja i pamiętajmy też, bo musimy zahaczyć o wątek Davide Nicoli, który zaczął sezon i który, uwaga, został zwolniony, żeby następnego dnia przywrócili go do pracy. Nie, no to jest niesamowite. To był hit, to był hit hitów, ale ostatecznie facet stracił robotę. Teraz będzie czekał na to, żeby zostać gdzieś strażakiem i ratować się w przyszłym sezonie kolejną drużynę i zająć to mityczne 17 miejsce, tak jak on to lubi. Ale Salernitana 15 i cóż, no idziemy w tabeli dalej, gdzie mamy odkupienie trenera Zanettiego, bo Empoli kończy 14, uciera mi nosa i Paolo Zanetti też uciera mi nosa, bo obstawiałem, że pod jego wodzą klub, który uchodzi za wzór szkolenia, wzór wprowadzania młodych zawodników, no niestety zostanie zrzucony ze stanowiska, cytując klasyka, i wyląduje w drugiej lidze, więc dopisuję sobie 4 minusy. Oleg dał Empoli na miejscu 16, więc dopisuję sobie 2 punkty. I już troszeczkę. Fajny ten powrót Francesco Caputo, Tak, bo to super, naprawdę super bardzo opcja. dużo dało. Też, tak jak mówiłeś, odkupienie trenera Zanettiego, teraz dostał nowy kontrakt i może sobie spokojnie pracować z tym Empoli. Oczywiście będzie miał trochę rozkupiony ten skład, bo Vicario idzie do Tottenhamu, pewnie nie uda się utrzymać Baldanciego i Pariziego na przyszły sezon i będą musieli szukać czegoś nowego. Z polskiego punktu widzenia warte wspomnienia jest to, że Sebastian Walukiewicz został wykupiony, tam bodaj za około chyba 1 milion euro z Cagliari, więc fajnie. I myślę, że jak Conny De Winter zostanie już w Juventusie, bo on był z tego klubu wypożyczony, no to Walukiewicz dostanie trochę więcej szans w tym sezonie. No akurat Walukiewicz 11 meczów, 601 minut i Empoli grało bardzo przyjemnie dla oka. Ja też zerkałem na to ze względu na to, że był tam Martin Satriano. On co prawda jakoś tam za dużo nie nastrzelał, ale wyglądał całkiem przyzwoicie. I chyba tyle tak naprawdę. Ja bym po prostu życzył też wszystkim włoskim klubom, żeby były jak Empoli, żeby budowały tak samo zespół, bo to jest, wychodzi na to wzór, jeżeli chodzi o promowanie młodzieży, bo ostatnio były Samuele Ricci, wcześniej Bennacer, wcześniej był Krunić, Caputo, też, no, to może nie młodzież, ale jednak się wypromował, pograł w tym Sassuolo i był czołowym strzelcem ligi, teraz wrócił do Empoli i wszystko fajnie się odbywa. No i generalnie obserwujemy dalej, bo po prostu takie zespoły trzeba, może nie tyle, że promować, ale trzeba trzymać kciuki, żeby ich droga w Serie A trwała i żeby nie było takich smutnych spadków, jakim się wydarzyło w 17 czy w 19 roku. No nic. 13 miejsce Sassuolo, czyli dodajemy sobie po jednym minusie, bo daliśmy z Olkiem drużynę Nero Verdich na miejscu 12, bo uznaliśmy, że to będzie takie miejsce optymalne dla tego zespołu. No cóż, Sassuolo niby według oczekiwań, ale nie do końca. No i w sumie tym jednym zdaniem można zamknąć cały sezon Sassuolo. Na pewno Lorient pokazał się z mega fajnej strony. Też z mojego punktu widzenia fajnie było obserwować na przykład Torzweta czy innych zawodników, którzy dołączyli w tym letnim mercato czy zimowym. No Nedim Bajrami też fajne wypożyczenie z Empoli. No i na minus I Ruan. Ruan, serdeczne podziękowania. Jakbym miał teraz czapkę na głowie, to bym ją zdjął w podziękowaniu za ten mecz z Interem. Nie no, ten gość po prostu, ja wiem, że to jest młody zawodnik i że Serie A to jest uniwersytet gry w obronie, ale do jasnej cholery, jak można było coś takiego prezentować w swoich występach? No i też Alessio Dionisi, jeśli się nie mylę, już podpisał nowy kontrakt z Sassuolo, albo jeśli nie, no to powinien to zrobić w najbliższym czasie. Też czeka Sassuolo parę zmian, no bo odejdzie Davide Fratesi, to jest pewne. Pytanie teraz, czy to będzie Widziałem. Inter, czy to będzie Milan. Jakby co, my to nagrywamy 25 czerwca, godzina 21:44 i na teraz Inter jest na pole position, ale czy tak się skończy, to zobaczymy. Znaczy No zobaczymy, no. Fratesiego nie utrzymają po prostu już. Berardiego nie utrzymają. Skończy się w końcu legenda Berardiego w Jesteś Reggio pewny? dell'Emilia. No, jeżeli Lazio jest tak blisko i już faktycznie jest mówione na poważnie, i jeżeli Lazio chce wyłożyć kasę,
Słuchaj, Lazio nie robi takich ruchów na co dzień. Niedługo kończy im się ta sprawa z zadłużeniem, z tym rozłożeniem zadłużenia na 20 lat. Więc jeżeli by się szarpnęli na tego zawodnika, no to jest świetna wiadomość dla Maurizio Sarriego, gorsza dla Sassuolo. I wtedy zobaczymy, jak będzie ten skład bujał, czy faktycznie będzie taki spokojny środek tabeli, może walka o coś, czy raczej będzie rypanka o utrzymanie do samego końca. No jeżeli odejdzie Maxim Lopez jeszcze do tego i ja nie wierzę w odejście Domenico Berardiego, wydaje mi się, że to już jest po prostu taki gość, że on w tym Sassuolo jest i zostanie do końca swojego życia, przynajmniej do końca Też kariery mi, słuchaj, piłkarskiej. też mi ciężko sobie wyobrazić, że Berardi odejdzie z Sassuolo, ale to już jest ten moment. Zawsze było to teraz albo nigdy, ale chyba w tym momencie jest najbliżej odejścia z tego zespołu. Ale też musimy być wobec Sassuolo uczciwi i się ze mną zgodzisz, że ten zespół idzie też taką samą drogą jak Empoli, bo możesz im wycinać zawodników, tak jak im wycięto Scamacca, wycięto im Raspadoriego przed sezonem. Wcześniej wycięto im Locatellego, no to od razu była podmianka, więc jest tutaj też margines na to, żeby była fajna ekipa i żeby mogli dostarczać zawodników byle za jakieś odpowiednie normalne ceny do czołówki, bo wiemy, że pan Carnevali to jest Obiadów. miłośnik De Volai na obiadach i że wpada tylko po to, żeby pogadać i coś zjeść i nic wobec tego nie załatwić. Jak to było z tego mema, że ten, jak był pogrzeb Silvio Berlusconiego, to Nie, bo Carnevali to tylko jest, to jest. przyszedł, żeby pogadać o transferach. Tak, i że ten była. Myśmy sobie żartowali, przerabialiśmy takiego mema twitterowego, że ten. Że idę na pogrzeb. Słabo znałem ziomka, ale słyszałem, że będą devolaje na obiad. No to, ale jeżeli chodzi jeszcze o Nawiązanie do tego. Berardiego, tak domykając, jeżeli będzie oficjalka, to współczuję Sassuolo, bo to pewnie będzie rypanka o utrzymanie, bo Berardi, no to nie wiem, nie chcę procentowo tego określać, no ale sporo wnosi do gry tego zespołu i zobaczymy. No, na pewno Sassuolo troszkę na tym rynku podziała. Pytanie, czy kogoś na przykład w kontekście tego transferu Frateziego wyczają, na przykład z Interu, jakiegoś Giovanniego Fabiana, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Na pewno będzie w Sassuolo kogo oglądać ciekawego i pewnie znowu będą polować na to, żeby kolejne miliony euro przytulać od zainteresowanych klubów. No, i możemy teraz przejść dalej do miejsca 12. Udinese, czyli tak, ja dałem Udinese na 14. miejscu, Oleg dał Udinese na miejscu 15, czyli ja daję sobie 2 minusiki, Oleg daje sobie 3 minusiki i troszeczkę rozjeżdża nam się ta nasza tabela, ta nasza rywalizacja. Ogólnie to tak, Udinese to jest zespół, który zrobił odwrotność tego, co robili zawsze, bo zawsze było tak, że ten początek mieli niemrawy. I początek to była rąbanka i robili ludziom nadzieję, że ej, a może w końcu spadną, nie? A potem nagle przychodziła nowa miotła, tak jak rok temu był to Gabriele Cioffi i nie dość, że stylowo poprawił to Udinese i ono wyglądało dobrze. Tak teraz za kadencji Andrei Sottila początek był super, że się trzymali w czołówce. No No, to taki wiosna... Cagliari sprzed kilku sezonów, to Tak! samo. Tak, wiosna już troszeczkę słabsza, bo po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno. Bodaj tam chyba 16 punktów zdobyli w 18 kolejkach, 19 kolejkach na wiosnę. Będę musiał to zweryfikować. Natomiast no, cała w ogóle ta historia tego Udinese, to, że ten zespół miał wcześniej margines błędu, to już mogli wyłożyć wszystko na wiosnę tak o. No i też jestem ciekawy, jak nowy sezon będzie wyglądał, bo nie będą mieli Udogiego. Może odejdzie Roberto Pereira i Udinese też czekają zmiany. No, jeszcze nawiązując do tego, jaką formę mieli na jesieni, jaką mieli wiosną, tam kojarzę, że chyba mieli serię 10 meczów bez wygranej, więc no, nic dziwnego, że spadli w tabeli na łeb, na szyję. Mimo wszystko to jest dobry sezon, taki przyzwoity w wykonaniu Udinese, no bo Beto trochę postrzelał, 10 goli z tego, co tutaj patrzę na Transfermarkt.
Fajny sezon Samardzicza, też mi się podobał, jak ten zawodnik grał. Odchodzi twoja Janku Zmora, czyli Rodrigo Rodrigo Becao. Jest Becao w szansa końcu. na 3 punkty w meczu z Udinese. Nie, ale to nie, to było tak, że ja pamiętam, w ogóle był mecz Udinese Milan, ten co Ibrahimović strzelił gola z karnego, a No. potem się wszystko posypało i była porażka 3-1 i ludzie zaczęli płakać, denerwować się, że o Jezu, znowu porażka. A ktoś bardziej doświadczony w kibicowaniu, wiedzący po prostu jak jest, mówi tak, że wygraliśmy z Udinese w pierwszej kolejce 4-2 i oni się spodziewali, że jeszcze wygramy w rundzie rewanżowej, no jeszcze czego. No na pewno, jeżeli chodzi jeszcze o tych piłkarzy Udinese, no to warto docenić, tak jak tu już wspomniałeś wcześniej, Roberto Pereira, bo 5 goli, 8 asyst, no to fajny wynik. Chciałbym, żeby Inter go teraz wyczaił na wolnym transferze za Roberto Gagliardiniego, fajnie by było. Ale też z tych takich mniej oczywistych nazwisk być może, no to warty obserwacji jest Sandy Lovric. A to tak, to jest również zawodnik, na którego trzeba zwrócić uwagę w kontekście Serie A i ewentualnego transferu gdzieś wyżej. No zobaczymy. Udinese, tak jak mówiliśmy o dwóch poprzednich klubach, dawno temu rozminęło się ze swoją filozofią, bo mieli ten swój rynek zrzutu na Amerykę Południową, gdzie sprowadzali naprawdę ciekawych zawodników i potem zarabiali na nich bardzo duże sumy, potem gdzieś to się wszystko rozjechało. No pomimo tego, że byli tacy gracze jak Rodrigo De Paul czy Nahuel Molina, którzy byli sprzedawani, to jednak to Udinese już nie było taką czołówką jak kiedyś. Trochę się nabraliśmy na projekt Cioffiego. Na początku Andrea Sotil dawał do zrozumienia, że on się czegoś nauczył, bo ja pamiętam, jak on prowadził Ascoli w drugiej lidze i były na przykład mecze playoffów. I ten mecz, bodajże z Benevento, to nie przypominało meczu piłki nożnej, tylko to było MMA, to co oni robili. To ci zawodnicy nawet nie tyle, że to były jakieś, wiesz, faule taktyczne czy coś, tylko oni normalnie brali, gość brał typa za szmaty i nim rzucał. I to było takie dosyć dziwne. I jak on dostawał angaż w Serie A, to totalnie się nie spodziewałem, że zespół będzie mógł grać bardzo fajną, ofensywną piłkę i że o Gabriele Cioffim zapomną po dwóch kolejkach. Nie no, Andrea Zotil wykonał fantastyczną robotę jak na ten zespół. Start sezonu, tak jak już tutaj wspominaliśmy, wybitny i spokojny środek tabeli dla nich. Jestem ciekaw, czy to utrzymają. Szczerze wątpię, ale takie Udinese mi pasuje. A nie tak jak Karaluchy, że tylko się utrzymują na powierzchni. U Zotila fajnie to wyglądało po prostu. Dobrze, 11. miejsce, odkrycie, Beniaminek, Monza. To szczerze, jeżeli miałbym wskazać największe zaskoczenie tego sezonu, to nie dałbym Napoli i mistrzostwo, tylko właśnie Monce i to, co zrobił Raffaele Palladino, bo czapki z głów naprawdę. No słuchajcie, on wyciągnął zespół z ostatniego miejsca, które nie zdobywało nawet punktów. I zajął z nimi 11. miejsce. Tutaj już tak w kwestii formalnej. Ja dałem Monce na miejscu 13. Oleg dał Monce na miejscu 14. Czyli ja dopisuję sobie 2 minusiki, Oleg dopisuje 3 minusiki. I już prawie, że mamy półmetek tabeli i jest minus 25 u mnie, u Olka minus 28. I oglądajcie do końca, żeby wiedzieć, jak nam poszło i kto będzie kupował koszulkę. No Ale i... też powiem Ci, że z tą Moncą, tak teraz zerkam sobie w terminarz, jaki mieli na początku sezonu. Było tak, druga kolejka Napoli, później Udinese, Roma, Atalanta, Lecce, Juve. W kontekście tych meczów z mocnymi rywalami, no to tutaj trzeba przyznać, że Paladino miał nosa po prostu na to, bo czy Patryk Ciurija, czy jeszcze jacyś inni zawodnicy, Dany No Moza na słuchaj, przykład. zdobyte 2 skalpy na Juventusie, zdobyty skalp na Interze. To prawda. No to jest coś, co trzeba powiedzieć. No i sam fakt, że Paladino to był w ogóle taki bardzo nieoczywisty wybór, biorąc pod uwagę, że wiadomym było, że Stropa jest do wywalenia, bo to nie jest trener na Serie A. A to już mówiliśmy na początku nawet sezonu chyba. My Wydaje mi to... się, że Olek, my jakbyśmy to... odpalili to, My co to mówiliśmy. mówiliśmy jeszcze w czasach, gdy Crotone było w Serie A, że to nie jest trener na tą ligę. No, ale chyba nawet w przewidywaniach mówiliśmy, że no Stropa to tak nie za bardzo na ten poziom, a Paladino, z tego co mi się wydaje, to on chyba Primaverę prowadził Monzy Tak. przed objęciem. No właśnie, więc nie miał jakiegoś wielkiego doświadczenia, a okazało się, że no to może być całkiem ciekawy trener i Monza może być niedługo dla niego za mała. No, zwłaszcza, że wiecie doskonale, co się wydarzyło dookoła Monzy. Zmarły Silvio Berlusconi, klub idzie pod młotek.
I nie. Prawdopodobnie ten Marinakis, co Olympiakos i Nottingham Forest ma już u siebie, pewnie będzie nowym właścicielem Monzy. Będzie sobie rozkminiał jakąś, może satelitę, może kolejny tak jakiś plus do prestiżu, ale jeżeli pojawia się nazwisko greckie w tym włoskim, brzydko powiem, pierdolniku, no to jest mieszanka wybuchowa, zważywszy, że wiemy, jak jest na boiskach greckich i w gabinetach greckich, a tam są jaja większe niż w Polsce i we Włoszech razem wzięte. To już nawet, no już klasyczna akcja prezesa PAOK-u, który wjechał z klamką na murawę i chciał grozić sędziemu. No i to już w ogóle To już Grecja, była. zupełnie inny styl życia. To jest mistrzostwo świata, ale generalnie, jeżeli taki gość przejmie Monce, to na pewno będą jaja i kibice z Brianzy będą mieli powody do śmiechu. Jeszcze ostatnia rzecz, bo tak powiedzieliśmy o zawodnikach, o Patryku Ciuri, że tam był również Augusto, super bronił Di Gregorio, dla mnie wielkie zaskoczenie. Matteo Pessina tak se, ale też w swoje dał. Natomiast ja chcę wyróżnić kibiców Moncy, bo jednak jak się oglądało mecze na U-Power Stadium, to było tak, że ci kibice faktycznie żywo reagowali. A weźcie pod uwagę, że oni pod nosem w aglomeracji mają Milan i Inter, a mimo wszystko tłumnie ci ludzie chodzili na Monzę. Super był doping i pamiętam, był ten mecz Milanu z Monzą na wyjeździe. To był pierwszy i jedyny raz od bardzo dawna, kiedy w trakcie meczu nie słyszałem w ogóle sektora kibiców Milanu, bo ci z Moncy ich zakrzyczeli, a z reguły Milan na wyjazdach daje show. Są głośniejsi niż ci na stadio Arechi przy Salernitanie? No, w tym sezonie był taki moment, że tak, bo znaczy w tym sezonie to wiadomo, była pora dosyć dziwna, bo mecz Milanu z Salernitaną był grany o 15 w środku tygodnia. Czyli wiadomym było, że dużo osób nie przyjdzie i tam też stadion świecił puchami, a sektor gości był nabity, to więc dlatego pewnie było takie złudzenie, wiesz, słuchu. Okej. To tylko na tym się opiera. Dobra, dojeżdżamy, słuchajcie, do półmetka, jesteśmy po lewej stronie tabeli, tym razem Torino. I troszeczkę było tak, że ja Torino o jedno miejsce przeceniłem, Olek o jedno miejsce nie docenił, czyli po jednym minusiku. Stan rywalizacji 26 do 29. No i co trzeba powiedzieć o drużynie z Torino? Po Andrei Belottim jest życiem, co zapowiadaliśmy już kiedyś, bo wzięliśmy pod uwagę, że u Iwana Juricia Andrea Belotti nie odgrywał aż takiej ważnej roli, jak u poprzednich trenerów. No, a teraz sezon skończył bez gola w Serie A teraz A. skończył sezon bez gola w Serie A. Tony Sanabria, 12 goli, więc tak jak mówisz tutaj, po Belottim istnieje życie jak najbardziej. Fajnie się pokazał Ivan Ilić, Samuel Ricci, no to samo, już tutaj o tym mówiliśmy. Nikola Vlašić, fajnie. W końcu. To jest zawodnik, którego chciałem obserwować i zobaczyć, czy ten ruch będzie opłacalny. Okazał się opłacalny. No, z Radoniciem się troszeczkę zawiodłem. No, Radonjić miał super początek Piorun, sezonu. nie? Ale potem średniawka. Jeśli gdzieś uwzględnialiśmy część nazwiska Maradona, no to był to Nemanja Radonjić, a później okazało się, że to przejął Kwara. Mirańczuk też, wydaje mi się, że całkiem niezły sezon w jego wykonaniu. No, jak na ten Ja poziom, to się tak. spodziewałem nieco więcej, tak powiem szczerze, po linii defensywnej, bo Perskurs, no to wiadomo, klasa i pewnie teraz gdzieś zmieni klub, no ale Dawid Zima, Alessandro Buongiorno, no to tutaj wydaje mi się, że jeszcze troszkę Torino potrzebuje doświadczenia, może Danilo D'Ambrosio, bo teraz będzie już bez kontraktu. No ale z drugiej strony, wiesz, zostali osieroceni przez Bremera, najlepszego obrońcy z zeszłego sezonu, a i tak Iwan Juriś wybrnął. W sumie, patrząc na to, jak powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, skakała ich pozycja w tabeli, no to cały czas było to po prostu środek, tak naprawdę, poza początkiem sezonu, gdzie tam przez chwilę byli w tak zwanym zona Champions. A tak to Juric po prostu chyba na miarę potencjału utrzymał Torino w tej połówce tabeli, po tej lewej stronie. Jeżeli Urbano Cairo mu tutaj dorzuci jakieś ciekawe transfery, to może się uda powalczyć o puchary, fajnie by było. Bo jeden zespół z Turynu Słuchajcie, jest to prosta wiadomo rzecz. jest. Tak jak widzicie tabelę, możecie sobie ją sprawdzić. Możliwe, że nawet graficznie będziecie ją widzieli punktowo.
Torino skończyło 3 punkty za Fiorentiną, która była ósma i która może, jeżeli UEFA wykluczy Juventus z Ligi Konferencji, no to wskoczy ósma Fiorentina na miejsce Juve w Lidze Konferencji Europy. A to były tylko 3 punkty różnicy, bo Fiorentina ograła Sassuolo, a Torino przegrało ostatni mecz z Interem, więc różnie się mogło podziać. No i jeszcze Alex Cordas, co tam chyba Sanabry strzał wyjął, to już w ogóle. Dajcie mu kontrakt do 2030 roku najlepiej. No, więc z Torino jest potencjał na to z Iwanem Juriczem, żeby powalczyć o nieco więcej. No trochę to było tak spłaszczone, jeżeli chodzi o tą połówkę tabeli. I chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o Torino. Fajnie, że ten zespół nie buja się gdzieś po dolnych rejonach, tylko jest gdzieś tak mniej więcej w środku i tyle. No i teraz idąc wyżej, Bolonia. Zespół, którego ja nie doceniłem w tym momencie, bo myślałem, że będą na miejscu 11, byli na miejscu 9, Oleg dał ich centralnie na miejscu 10, czyli zmniejsza się ten dystans, minus 28 do minus 30. Jeżeli chodzi o Bolonię, no to to był trudny dla nich sezon, mimo tego wysokiego miejsca, bo to była pierwsza drużyna, w której zmienił się trener, bo Motta zmienił Michajlowicza. Potem wiadomo, co się stało, bo Serb zmarł i to też siadły zawodnikom z Bolonii morale. Ale mimo tego, co się wydarzyło, Thiago Motta zrobił zajebistą robotę i trzeba mu to oddać. No, tak jak pokazał to w Specji, gdzie wyglądało to. Może to nie było jakoś mega przyjemne dla oka, ale na luzie tą Specję utrzymał, choć niektórym być może się to nie podobało. Też Bolonia straciła raz, że Teate, dwa Hikeja, trzy Swanberga, jeżeli chodzi o takie większe transfery Bolonii, ale był Stefan Bosz, który okazał się w mojej opinii mega Super. zaskoczeniem. Wyglądało to po stronie Austriaka naprawdę bardzo dobrze. No, Arnautowicz przy Jak w był zdrowy? zasadzie normalny poziom Austriaka, jeżeli chodzi o to, jak się prezentował. Mi się bardzo podobał Louis Ferguson. Też Też no. trochę nastrzelał. Fajnie to wyglądało. Orsolini, no to wiadomo, że marka już ligowa, standardowa, tak na dobrą No i też sprawę. musi odejść w końcu. Pytanie, czy to zrobi? Wątpię, tak No. szczerze, że Orsolini gdzieś odejdzie. A tak krótko o Skorupskim, 7 czystych kont w trakcie tego sezonu Serie A. Fajnie się zaprezentował. Jeden z czołowych bramkarzy ligi, to myślę, że można spokojnie. Spokojnie, to można tak powiedzieć, no. Myślę, że niektórzy by go nawet wciskali do top 5 tak naprawdę za ten sezon. Ja bym Bardzo się możliwe, chyba no. nie zgodził z tym, ale top 5 no. Jakby ktoś się uparł, to tak, to by można było, ale już zobaczymy dalej. Idziemy, no idąc dalej, bo czas nas goni. Fiorentina. I tutaj mamy drugie 0 i ostatnie 0, bo trafione z mojej strony. 8, no 8 miejsce, finał Ligi Konferencji, niestety przegrany. I pamiętam z naszego typowania, ja mówiłem, że Fiorentina może mieć właśnie kłopot z wejściem do siódemki, bo będą godzili grę z pucharami. Tutaj też z chronikarskiego obowiązku Oleg dał Fiorentinę siódmą. Czyli tutaj Oleg dostaje jeden minusik i co chciałem powiedzieć mądrzejszego. W zasadzie Fiorentina zagrała ten sezon w lidze tak, żeby go zagrać, bo wszyscy widzieli, że jest jazda na europejskie puchary. No i w Pucharze Włoch też się spieli, bo drabinka się sama wyczyściła na dobrą sprawę, bo odpadł Milan, odpadło Napoli, odpadła Roma. No i zaczęło się robić ciekawie. Doszli do finału, przegrali tenże finał z Interem, potem przegrali z West Hamem Ligę Konferencji, ale chyba ocenimy ten sezon pozytywnie, prawda? Na pewno, bo sam sukces, jakim jest finał Ligi Konferencji, no to czapki z głów, ale było wiadomo, jeżeli chodzi o Fiorentinę, że będzie problem z wykańczaniem tych akcji tak na dobrą sprawę, bo troszkę było trzeba czekać na to, aż Cabral wróci do formy. Jowicz to bez komentarza, bo może troszkę nastrzelał, ale ten rozregulowany celownik Nie, aż bolało w oczy. Czy to jak się oglądało, czy komentowało te Fiorentinę w europejskich pucharach? No tak jak mówisz, w lidze no to oni zagrali sezon tak po prostu, żeby zagrać. Ostatecznie kończą tuż za tą strefą pucharową, ale pewnie dostaną te puchary, bo jeżeli wierzyć włoskim mediom, to Juventus ponoć, o którym zaraz będziemy mówić,
ma się zgodzić dobrowolnie na to, żeby z tych pucharów zrezygnować. Nie jak Osasuna, której odebrano tę Ligę Konferencji tam za ustawianie meczów, ale to nieistotne. Sprzed 10 lat. No to pewnie Fiorentina będzie miała okazję do tego, żeby spróbować jeszcze raz wygrać tę Ligę Konferencji. Może też drabinka się ułoży tak, że uda się awansować do finału. I Vincenzo Italiano, jeśli zostanie, a wiele wskazuje na to, że zostanie, no bo Napoli objął Rudy Garcia, powinien zrobić z tego projektu coś ciekawego. I chyba Alfredo Pedula pisał o zainteresowaniu Maximem Lopezem ze strony Fiorentiny, więc to też byłby fajny ruch dla nich. Ale jestem troszkę zawiedziony Amrabatem, No i tak szczerze. odchodzą jeszcze Martinez Quarta i Igor, więc w elektrycy wysokiego napięcia w linii obrony. To No i w też trzeba zasadzie powiedzieć. troszkę było trzeba poczekać ze względu też na problemy zdrowotne, na to, aż Nicolas Gonzalez wróci do formy, ale jak już wrócił, to wyglądało to fajnie. Mi się podobało, jak w tym sezonie grał Mandragora, mimo może nie najlepszych liczb. No a Amrabat no, wystrzelił na Mundialu, a później no to tak równia pochyła tak naprawdę i bardzo duża sinusoida, jeżeli chodzi o Marokańczyka, pewnie on też odejdzie. I to ósme miejsce chyba najlepiej oddaje to, jak Fiorentina się w tym sezonie zaprezentowała. Jeżeli będą w tych europejskich pucharach, a wydaje mi się, że dużo na to wskazuje, no to może nie tyle ten sezon będzie taki sam jak poprzedni, ale znowu będzie ta gra ciszyła oko. Dobra, no to idziemy dalej na siódme miejsce. Juventus, który sportowo może nie był siódmy, ale z wiadomego powodu zajął miejsce siódme, bo odebrano im w tabeli 10 punktów. I tak, w Lidze Mistrzów było jak było. No, nie wyszli z grupy, spadli do Ligi Europy. W Lidze Europy półfinał z Sevillą. I tak patrząc nawet stylowo i na grę, kadrowo, patrząc jakie mieli problemy, to wcale nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo zły sezon w ich wykonaniu. Nie, no ja bym powiedział, że to był zły sezon, bo tak naprawdę, no trochę tutaj też z tymi ujemnymi punktami wyszło tak, że. Że oni na dobrą sprawę, a wiesz, ale oni nie wiedzieli na dobrą sprawę, co mają grać, bo było tak, że w styczniu czy Nie, tam no w na lutym pewno to psychicznie, wiesz, siedziało w nich, że zabrali minus najpierw, 15, minus 10. potem przywracają 15-taka. A przed samym meczem z Empoli, kilka godzin, kiedy zawodnicy są w szatni, dostają bombę, że są minus 10 punktów w lidze. No i Empoli po dwudniowym melanżu ich wywozi. No to też mogło to nie zadziałać dobrze w kontekście tego Juventusu. Ale też słuchaj, no, biorąc pod uwagę, że punktowo by weszli na czwarte miejsce i strąciliby z tego miejsca Milan. Ale było tak, że oni w pewnym momencie punktowo to nawet łapali się na drugie miejsce, bo super forma Adriana Rabiot, fajna forma Szczęsnego, Bremer z problemami, ale też trzeba pochwalić go, bo grał, jeżeli drużyna grała dobrze, to on też grał dobrze. Zawsze Cieniował Vlachowicz, wyciągał pomocną rękę. też, o to prawda. Vlachowicz cieniował i tutaj też można dać minusik przy nazwisku Serba, bo jednak więcej się od niego oczekiwało. Ale jeżeli chodzi o Na pewno ta... więcej się, wiesz, oczekiwało od kogo? Od Angela Di Marii. Też. Znaczy wiesz, Di Maria też miał mecze, w których potrafił zagrać naprawdę tak, że szczena opadała, ale Z tych kim meczów... byś miał takiego ładnego gola? Znąd? Tak, z Nantes. No, to był. To już była Liga Europy, no to też trzeba sobie o tym powiedzieć, ale z drugiej strony Massimiliano Allegri, cokolwiek byśmy nie mówili o murowaniu, betonowaniu i wszystkim co najgorsze, to jednak w ligową młótkę umie i jak trzeba było ciułać punkty, to je ciułał. I Pytanie, czy tak będzie w przyszłym na sezonie? miarę potencjału tej kadry. Teraz jakby mu Federico Chiesa sprzedali, to mogłoby być ciężko. Vlachowicz pewnie też dostaje sporo ofert. Nie no, przed Juventusem na pewno pracowite okienko, bo oni też gdzieś są w walce o Frateziego, ale wygląda na to, że ją przegrają. Jeżeli uda się zatrzymać Rabiot, no to przynajmniej na ten jeden rok będzie super rozwiązaniem, bo to był czołowy pomocnik w tej lidze. Miałem nieprzyjemność widzieć, jak podawał do Filipa Kosticza w meczu z Interem na stadionie Giuseppe Meazza, no ale trzeba docenić, że Rabiot naprawdę w tym sezonie Odkręcił wyglądał się. dobrze. Miretti po dobrym początku trochę spadł w porównaniu do Nicolo Fagiolego, który no, wydaje mi się, że obok Rabiota z całym szacunkiem do Manu Średnio. Locatellego był czołówką, jeżeli No. chodzi o
o ligę. Tak jak mówiłeś, szczęsny super sezon, jak na jego, w jego wykonaniu, ale też wymowne są słowa Szczeny, że taką padakę to on widzi przez cały sezon, stojąc w bramce Bianconeri. Ale Sporo wiesz, będzie jak jest pracy Wojtek? przed Juve. No tak, wiadomo, ale no, siódme miejsce i jeżeli dobrowolnie się wykopią z pucharów, no to może im, może nie też im to wyjdzie na dobre, bo Chytry traci dwukrotnie, ale wiemy doskonale, że oni raczej w tej Lidze Europy to byłoby tak, że graliby za karę i prawdziwa spina by się zaczęła dopiero w ćwierćfinale. Z polskiego punktu widzenia warto wspomnieć, Arkadiusz Milik został wykupiony tam z Tak. bonusami łącznie to jest chyba 7 milionów euro. Nastrzelał trochę arek, miał ten początek sezonu naprawdę, naprawdę fajny. On ze Specją pierwszego gola strzelił? No to tam też Tak, ze super Specją. strony się pokazał. Był ten między innymi rzut wolny w meczu z Cremonese. Były też takie sytuacje jak ten mecz z Salernitaną, gdzie tam nie zauważyli Kandrewę na spalonym i nie. No było tak. No, to tak Bo się pokrótce. zaciąłeś. I z kronikarskiego obowiązku. Ja typowałem, że Juventus będzie czwarty, Olek typował, że będzie drugi, a że skończył siódmy, no to te minusiki wpadają dosyć grubo. U mnie -3, u Olka -5. Czyli już troszeczkę się ta klasyfikacja nam rozjeżdża. -31 do -36. Jestem na prowadzeniu. I czyżbym witał się z gąską, ale pamiętajcie, żeby oglądać do końca nasze typowanie. Roma, czyli zawód. Oj, bardzo duży zawód. No naprawdę, ten sezon w wykonaniu Giallorossi, zwłaszcza jego końcówka, no zważywszy też na fakt, że w głowie mieli w dużej mierze tylko finał Ligi Europy, który koncertowo spieprzył im sędzia, pan Taylor, bo sędzią go nie nazwę, za to, co ten człowiek w tym meczu wyczyniał i jak on tą Romę ukrzywdził. No bo to tak po prostu już wyszło z tabeli ligowej, że Roma nie mając szans na czwórkę rzuciła wszystko na puchary i niestety jeden mecz zaważył, że znowu grają w Lidze Europy. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że tak, ofensywnie to była padaka, bo Roma, uwaga, była zespołem ofensywnie w lidze na 10. miejscu. Na 10. miejscu 10. ofensywa ligi, 50 strzelonych goli. To jest wstyd. Ale z tego co widzę, chyba trzecia defensywa, więc tutaj Jose Mourinho akurat z Czyli klasyka dobrej. gatunku, ale wiesz, ale jednak mając, no dobra, mając Abrahama w fatalnej formie, Belotti'ego, który nie wiedział, co robi na boisku, Dybale, który jak był zdrowy, to robił swoje. No słuchaj, to ten wynik jest słaby, umówmy się. Nie no, jest słaby, patrząc na to, jaki ta Roma ma potencjał, tak naprawdę. Przez wiele kolejek, tak patrząc na to, jak wyglądała ich ta średnia, no to przez sporo kolejek byli w tej strefie Ligi Mistrzów. Ostatecznie z tego nic nie wyjdzie i będzie znowu Liga Europy. No tak, Paulo Dybala, trzeba przyznać, znakomite przywitanie przez kibiców. Miałem ciarki, jak tam śpiewali No. Roma, Roma, Roma. No i kiedy był zdrowy, no to w zasadzie tą Romę wyciągał z bagna, tak na dobrą sprawę. Sezon do zapomnienia dla Tammy'ego Abrahama, mimo tam kilku bramek strzelonych. Z polskiego punktu widzenia Nikola Zalewski, no to jak grał, no to głównie wahadło. W końcu pojawiły się pierwsze bramki na jego Ale koncie. trzeba uczciwie powiedzieć, że to był przeciętny sezon w jego wykonaniu. Był to przeciętny sezon w jego wykonaniu, ale dobrze, że ma te ponad 40 meczów za sobą. Roger Ibanez zrobił Rogera Ibaneza. Tutaj myślę, że nikt nie jest przesadnie zaskoczony, szczególnie w derbach Rzymu. Mancini swój poziom, Smalling to samo. Llorente, jak dla mnie, no to całkiem dobre wypożyczenie. Wygląda na to, że to będzie też przedłużone o kolejny sezon. Matić super No, ruch. Matic to na początku wydawało się, że to będzie taki średni ruch w wykonaniu Romy, a później, jak już Serb zaczął dojeżdżać, no to było wiadomo, dlaczego Mourinho targa go za sobą już w trzecim klubie. Teraz do klubu już przyszedł Evan Ndicka, jest Hassem Awar. I wygląda na to, że na tym nie koniec. No, dokładnie. Ja typowałem, że Roma będzie trzecia, Olek typował, że Roma będzie czwarta, czyli ja sobie dopisuję 3, Olek dopisuje 2, 34 Wielka do Roma naszych schorzeń, jak to u nas na schorzeń na konfie grupie. piszą chłopaki Tak. od Romy.
Tak, 4 punkty różnicy. No i na piątym miejscu, bo będziemy się troszeczkę spieszyli, bo widzę na timerze, że mamy 55 minut, jak to nagrywamy, więc jest dosyć ostro. Ale no, Klasyka w naszym wykonaniu. klasyka gatunku, oczywiście. Zespół, który przeszedł w ogóle tak. No, przeszli po prostu rakiem pod tym sezonem, bo nikt o tej Atalancie nie mówił, a oni skończyli na piątym miejscu. No, o Atalancie mówiło się bardzo dużo, przede wszystkim ze względu na super formę Ademola Lookmana na samym początku. Ale nie, ale Kurzy one, się to trochę. ja mówię ogólnie, że tak jakby po zeszłym sezonie, kiedy Atalanta miała fatalne miejsce w lidze, nie weszli do pucharów, to teraz na tym piątym miejscu jak byli, to nie było jakiejś takiej wielkiej podjarki, tylko oni po prostu weszli, no i okej, no i sobie są. Już nie ma, nikt się tym nie jara przesadnie, zauważyłeś to? Zauważyłem to, ale wygląda na to, że już się do tego troszkę przyzwyczailiśmy. Tak teraz nawet patrzę na to, jak wyglądała ich dyspozycja w tym sezonie. Oni w żadnej kolejce nie spadli poniżej siódmego miejsca, czyli cały czas byli w strefie pucharowej. Długo byli Mam. w tym miejscu na Ligę Mistrzów, przez chwilę nawet byli liderami. No, ten sezon w wykonaniu Ademola Lookmana do pewnego momentu był naprawdę, naprawdę super. Dla mnie, mimo wszystko, dużym zaskoczeniem jest to, jak wystrzelił ten Kop Miners, bo z tego, co widzę w lidze, no to miał 10 goli, 4 asysty, szczególnie chyba to z połowy boiska w ostatniej kolejce, Tak. to palce lizać. Rasmus Højlund, wygląda na to, że ta inwestycja na 17 milionów euro już daje Atalancie bardzo duże korzyści, jeśli by go chcieli sprzedać. Myślę, że spokojnie z dwukrotną przebitką. No. A Ademola Lookmana za te 9 milionów euro, no cóż, okazało się, że taki wrak jak na europejskie warunki potrafi zjeść tą ligę do pewnego momentu. I co? I Gasperini sobie dalej tam będzie No tak, ciułał, bo pracował. przedłużył kontrakt. No i Atalanta też miała te takie swoje firmowe mecze, czyli nie wiem, dobra, ta piątka w pucharze ze specjał to okej, okay, ale 8-2 z Salernitaną. Co oni tam pograli. Zakończyli sezon fantastycznie, bo z Monzą 5-2. I z reguły to by się kończyło tak właśnie, że strzelali po 3, po 2 gole. I to była drużyna, na którą dało się oglądać. I wyglądało to naprawdę spoko, więc trzeba popularnego dziada pochwalić za to, że ta Atalanta zagrała po prostu coś, czego się nie spodziewaliśmy. Bo ja dałem Atalantę 7, Olek dał Atalantę 8. Czyli wyrównuje się troszeczkę ta tabela. Mamy 36 do 41 w ostatecznym, znaczy jeszcze nie ostatecznym, ale w rozrachunku. Więc przyspieszając temat i idąc dalej, czwarty był Milan. No i ja bym chyba No chciał to na pan tym. z emerytury się wypowie. Nie, ja bym chyba chciał na tym zakończyć. No bo ja tylko powiem, że czwarty był Milan. No to ja tak pokrótce powiem, jeżeli chodzi o Milan. No, trochę tak jak Inter była taka sinusoida, bo w pewnym momencie te wyniki Milano pozostawiały bardzo dużo do życzenia. Mówię konkretnie o lidze. Nawet niektórzy zwalniali biednego Stefano Pioletta, który zbyt dużo transferów nie dostawał. Trzeba było czekać miesiąc na Charlesa de Ketelaere. Później się okazało, że sezon całkowicie do zapomnienia. Być może drugi będzie zdecydowanie lepszy w jego wykonaniu. No, Milan w Coppa Italia, jak w Coppa Italia bez wygranej. Tutaj nic się nie zmieniło, Szok. bo dostali z Torino po dogrywce i tyle było. Jeszcze Super wygrałem z Coppa. przewadzem. Dokładnie. Supercoppa przegrany z Interem, półfinał Ligi Mistrzów z Interem przegrany. No i w sumie tak jak tutaj wspominaliśmy, że jakby Juventus nie miał tej kary punktowej, byliby przed Milanem i chyba nikt by nie narzekał na to, że Milan jest w Lidze Europy. Teraz jeszcze dokładamy Sandro Tonalego, który idzie do Newcastle za wielkie Znaczy, no, pieniądze. cały w ogóle proceder, co się wydarzyło w Milanie przez ostatnie 20 dni i po prostu zepsucie całego planu, jak ten klub miał funkcjonować. Z kronikarskiego obowiązku powiem, że typowałem Milan pierwszy, był czwarty, czyli minus 3. Olek dawał Milan trzeci, więc ma minus 1. Punktacja na ten moment wynosi 39 do 42. I No też i. z takich rzeczy wartych wspomnienia, no to nie ma już Paolo Maldiniego, pewnie już to doskonale wiecie, nie ma też, o matko, zapomniałem, kto z nim Massary. zwykle pracował. No nie ma Maldiniego, nie ma Massary, Ibra skończył karierę. Massara, właśnie. Tonali jest jedną Ibra nogą skończył w karierę. Newcastle. Wszystko w Leao. 20 dni.
Leao przedłużył kontrakt, no to jest ważna rzecz z perspektywy kibiców Rossoneri. Giroud stary jak wino, ale wciąż zajebisty, bo 13 goli w tym sezonie Serie A, no to jest super wynik w jego wykonaniu. No ale... I w końcu też trzeba to powiedzieć, pierwszy od 2021 roku zawodnik Milanu z hat-trickiem. Bo to też wcale nie była rzecz oczywista. W meczu z Sampdorią, na którym byłem, strzelił hat-tricka. Giroud? No. O, w mordę, to nawet ten, nie odkodowałem tego. Nie No nie, zakodowałem sobie, chciałem tam to zaczął powiedzieć. od gola Leao, potem Giroud na 2-1 z karnego, 4-1 Diaz i potem Giroud zabierał piłkę do domu, bo ustalił wynik na 5-1. A jeśli ktoś nas ogląda from United States, no to Serginho to jest odnotować, że tylko sobie był i Tak, tyle. i mógłby wziąć przykład z Michaela Jordana i się przerzucić na baseball. Zdecydowanie. Ale już nie po 2 latach nie wracać do piłki, tylko tam zostać i machać pałką, bo to jest tylko do tego się nadaje. Nic dodać, nic ująć. Kończąc, no dobra, kończymy wątek Milanu, przechodzimy do wątku Interu, który był trzeci. Ja dałem Inter, że będzie drugi, czyli mam jeden minusik. Olek ma dwa minusiki, bo dawał Inter na pierwszym miejscu. I był to trochę taki dziwny sezon Interu, mimo tego, że zakończony Pucharem Włoch, finałem Ligi Mistrzów, zdobytym Super Pucharem, to jednak był to sezon taki na włosku, że była w pewnym momencie taka draka, że Inter może się nie zakwalifikuje do top 4, może Simone Inzaghi będzie wyrzucony i ja pamiętam ten obrazek z meczu ze Specją, kiedy kibice szli do przysłowiowego płota. Taki kontrast w ogóle, bo kibice Milanu na Specji też szli do płota i była to normalna taka gadka, nie było jakiejś, nie było agresji przede wszystkim. A zrobiono, słuchajcie, z tego taką aferę, jakby tam była bijatyka, piłkarze się ze sobą rzucali na kibiców i w ogóle. A to była normalna gadka. A w momencie, jak kibice Interu podjechali pod. Wyskoczyli już do piłkarzy, to zaczęli tam wyzywać, rzucać w nich czymś, zbluzgali ich tak na tej Specji, że to był koniec. A to przeszło echem. Znaczy, to nie przeszło Zdarza echem. się. Zdarza się, Zdarza owszem. się. Ale to w sumie Ale tak, to. co, wiesz co do Interu, no to jeśli mamy sezon opisać jednym słowem, no to jest to sinusoida, bo 12 porażek, no tyle miała Atalanta, no to wiadomo, ale 12 porażek w tym sezonie, jeszcze to jak się ten sezon zaczynał, jak to wszystko wyglądało do tego pierwszego meczu z Barceloną, no to szkoda gadać. Później okazało się, że zmiana bramkarza na Andre Onane to jest super decyzja. No ale też Simone Inzaghi musiał się mierzyć z pewnymi kryzysami w tym sezonie. Strata punktów na Salerno, na Moncy, Na Specji. na kim oni nie stracili, na Sampdorii nawet stracili punkty. Więc ten sezon naprawdę mega trudny. Ja też przyznaję tutaj z ręką na sercu, byłem w pewnym momencie w gronie osób chcących zwolnić Simone Inzaghiego, argumentując to tym, że chyba nie potrafi trafić do głów piłkarzy w ogóle, ale w pewnym momencie się okazało, że Lukaku odzyskał formę, Lautaro jak miał super formę, to w niej pozostał i ostatecznie Inter kończy sezon wygranym, Coppa wygranym, Super Coppa, trzecim miejscem w lidze, a była szansa na wicemistrzostwo i finałem Ligi Mistrzów. No mimo wszystko trzeba powiedzieć, że to był dobry sezon Interu, no ale ile stresu musieli się kibice najeść, mi nawet włosy z tego wszystkiego powypadały z głowy, no to ten sezon dobry, ale no, stresujący bardzo mocno. Tak, już tutaj wcześniej, jeżeli chodzi o punktację, no to wszystko było dodane. Jest 40 do 44. I przechodzimy do zaskoczenia, bo drugie było Lazio. I to jest coś, czego my byśmy nigdy nie przewidzieli przed sezonem. Typowaliśmy Lazio na piątym miejscu, więc dodajemy sobie trzy minusiki. Czyli już możecie mniej więcej dedukować, jak kończy się nasza rywalizacja tutaj w typowaniu tabeli. Ale o Lazio trzeba uczciwie powiedzieć, że top robota Maurizio Sarriego. Świetnie trafione transfery, na przykład Romagnolego czy Cazale. Może się jeszcze wyrobi Cancellieri. Mimo tego, że Immobile nie miał jakiejś najlepszej formy, bo też okupił sezon no, wypadkiem samochodowym, bo tam była akcja, że tramwaj chyba w niego wjechał, z tego co pamiętam. Tak, tak No, było, no. wjechał w niego tramwaj, słuchajcie, ale no. Sytuacja losowa. W końcu dotarł Luis Alberto. Super sezon Milinkowicz-Savicie. No i kurwa, Sarismo. Trzeba to sobie powiedzieć, że wyglądało to naprawdę świetnie.
I drugie miejsce w tabeli jest po prostu zasłużone. No, w pucharach europejskich trzeba odnotować, że Lazio zrobiło Lazio i się wypisało z tego wszystkiego po fazie grupowej, ale trzeba doceniać to, co zrobił Maurizio Sarri. I jeśli będzie dostawał lepsze transfery i więcej czasu na to wszystko, żeby to Sarrismo jeszcze lepiej wyglądało, no to tutaj Lazio może się pokazać z naprawdę fajnej strony. Przede wszystkim, co to był za sezon Matii Zaccagniego, bo to No, o właśnie, o moim Zakaniu zdaniem zapomniałem. MVP tego sezonu, jeżeli chodzi o Lazio. Felipe Anderson też, mimo już starzejącego się wieku, tak mówiąc kolokwialnie, no to też sezon naprawdę bardzo dobry. Jak trzeba było zagrać na dziewiątce, to grał. Też Pedro okazał się fajnym ruchem z ławki do tej rotacji, więc to też wszystko dobrze wyglądało z jego perspektywy. No i tak jak już tutaj wspominałeś, Alessio Romagnoli, super transfer i to jeszcze bez kwoty odstępnego, bo przecież wygasająca umowa z Milanem. Nicolò Casale, no to pokazał już, że po tym Elasie jest w stanie grać w klubie z włoskiej czołówki. No i jedyny minus to by można było postawić przy Luisie Maximiano. Jak pewnie pamiętacie, na początku sezonu dostał, nie pamiętam z kim Osiem grało wtedy minut. Lazio, ale 8 minut i czerwona kartka, wejście Iwana Provedela i okazało się, że Provedel został najlepszym bramkarzem sezonu. To tak To w w bardzo dużym ogóle skrócie. nigdy w życiu byśmy na to nie wpadli. Lata temu ja byłem zdania, że Iwan Provedel to będzie taka ligowa średniawka, może nawet bramkarz z pogranicza Serie A i Serie B. A co? A okazało się, że gość po prostu miał najwięcej czystych kont w lidze, chyba na 21 stanęło, Tam więc niewiele to. brakowało, żeby on rekord chyba Buffona jakiś pobił, Tak, czy coś w tym w stylu. ogóle. Słuchajcie, to jest kuriozalna sprawa, ale trzeba tego Provedela chwalić. I trzeba pochwalić po prostu Lazio za ten sezon, bo zrobili coś, czego. Pamiętamy ten sezon covidowy, gdy Lazio szło naprawdę bardzo wysoko i wyglądało to świetnie, i się nawet mówiło, że mogą walczyć o tytuł, a skończyli na czwartym miejscu. A teraz skończyli na miejscu drugim, więc czapki z głów, panie Sarri, i przechodzimy do pierwszego miejsca, i tutaj będziemy się kajali fest, bo zarówno ja, jak i Olek. Przekonani transferami od wychodzącymi z Napoli, nieprzekonani transferami in. Uznaliśmy, że to będzie drużyna, która może powalczy o top 4, ale raczej będą mieli miejsce numer 6. Tymczasem rzeczywistość wykazała nam to w ten sposób, że Napoli zdobyło tych punktów aż 90. Mieli najlepszą ofensywę w lidze, mieli najlepszą defensywę w lidze i w zasadzie nie było czego zbierać po 15 kolejkach, bo mimo tego, że cały czas mieli to pierwsze miejsce, to w pewnym momencie już ta przewaga była tak wysoka, że nie było czego zbierać z konkurencji. Dodajemy sobie po 5 minusików i wynik widzicie, jaki jest. I zaraz do tego wyniku przejdziemy. Ale Napoli. Olek, co powiesz? No, wydawało nam się, że to będzie taki trochę sezon przejściowy Napoli ze względu na straty tak wielu gwiazd, czyli Insigne, Mertens, Koulibaly, więc tak naprawdę wydawało nam się, że taki Kimmich przychodzący z Fenerbahce, no to nie będzie poziom Kalidu Koulibaly'ego, przynajmniej nie na początkowym etapie sezonu. Był sobie Raspadori, przyszedł taki ziomek jak Kwicza Kwaracchelia, niektórzy już na niego Kwaradona zaczęli mówić w pewnym momencie sezonu. No, spodziewaliśmy się, że to będzie taki sezon spokojny dla Napoli, będą jakieś puchary, ale bez większych szaleństw, a okazało się, że to była najlepsza drużyna w tym sezonie, bez dwóch zdań. Mario Rui już nie był memem, jak to przyzwyczaił w ostatnich miesiącach, tylko naprawdę dojeżdżał, jeszcze jak dostał konkurencję w postaci w zasadzie Matiasa Olivery, to też wielki szacunek. Kurczę, ciężko powiedzieć cokolwiek złego na temat któregokolwiek z piłkarzy Napoli, bo to jak ta maszyna zabanglała, mówiąc kolokwialnie, jak to wszystko poukładał Luciano Spalletti, to po prostu czapki z głów. Nawet Tak naprawdę oni Alex Meret, który był na wylocie do Specji, się rozwinął. chyba, jeżeli dobrze kojarzę, pierwsza porażka ligowa była w styczniu tuż po Mundialu i to Z 0-1 z Interem, Interem. Potem tak. jeszcze wcześniej coś było chyba Liverpool w Lidze Mistrzów, też jakaś wpadka się zdarzyła. Jak już było wszystko rozstrzygnięte na wyjeździe, przegrali z Liverpoolem, a wszyscy pamiętają, że u siebie ich zjedli.
No, wtedy trend to Avio Mari musiał zażyć po tym, jak No Kwicza nie było Kwaracchelia tak. robił sobie z niego wiatrak po prostu. Nie no, znakomity sezon w wykonaniu Wiktora Osimhena. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że on nastrzelał 26 goli, Król strzelców. opuszczając kilka spotkań ze względu na kontuzję. Kwara, no to do pewnego momentu bym powiedział, luty, marzec to jeszcze był super poziom, a później już troszkę nieco spadł, no ale są pewne obrazki z Kwarą, które po tym sezonie nam na pewno zostaną. Też sezon w wykonaniu Piotra Zielińskiego bym powiedział dobry, może nie bardzo dobry, bo 3 gole, 9 asyst, no to Ale nie, ale jest. wiesz co, nawet nie chodzi o liczby, tylko sam fakt, że ten Zielu tam był i w tych meczach, w wielu meczach nawet zdarzało mu się, że przywdziewał opaskę kapitana, jak nie było Di Lorenzo, czy to na przykład w Pucharze Włoch było. I to jest gość, który w tym Napoli nie odstawał w ogóle poziomem, a swoje w tym sezonie zrobił i trzeba to powiedzieć, że wzorowy zawodnik. Tak, można powiedzieć w ten sposób. Po prostu chyba ja mam za duże wymagania co do Piotra Zielińskiego. Myślałem, że to będzie jeszcze lepszy sezon, ale i tak wyszło całkiem Ale Olek, przyzwoicie. też pamiętaj, z jakiego pułapu Zieliński startował. Jaki poprzedni, nie ten, co się skończył, tylko poprzedni sezon był fatalny, że on w pewnym momencie stracił miejsce w składzie i w ogóle nie grał. No i wtedy też na sile przybierały te plotki o West Hamie między innymi. No. No a się później okazało, chyba wygląda na to, że teraz przedłuży kontrakt, ale obniży pensję. Bereszyński przyszedł w styczniu, nie pograł za dużo, pomógł Cremonese między innymi w awansie. Serdeczne pozdrowienia. Teraz wraca do Sampdorii, bo nie będzie wykupiony przez klub z Neapolu. No i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za Rudiego Garcia, bo wraca Rudy Garcia na włoską karuzelę. Wcześniej prowadził Romę, teraz wydawało się najpierw, że będzie Sousa, później, że Galtier, wymieniano jeszcze Nagelsmana, Enrique i tak dalej. Ostatecznie skończyło się na Rudim Garcia, bo Spalletti robi sobie rok przerwy. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno teraz, jeśli byśmy chcieli pokusić się o typowanie przyszłego sezonu, no to w kontekście Napoli z dużo większą pewnością moglibyśmy ich windować w jakieś okolice Champions League czy nawet No. mistrzostwa. No pewnie, że tak. I na tym, słuchajcie, będziemy kończyli. Mamy też podsumowanie naszych punktów. Zabawa kończy się wynikiem minus 48 do minus 52 na moją korzyść. Więc niewielkie. I pochwal się od razu, co tam wybrałeś. No tak, bo już wcześniej wynik był podliczony, myśmy was tam trzymali. Słuchajcie, to było tak, że według zakładu było tak, że szukamy zawodnika, który nie jest zawodnikiem z pierwszego szeregu, raczej z drugiego, może nawet trzeciego. I w ogóle ja też miałem taki pomysł, tylko że Olek by mnie za to zamordował i nie przyłożyłby do tego ręki, że chciałem sobie zrobić koszulkę Milanu z napisem Rodri, dać 1 i pauza 0. Ale uznałem, że to byłoby przegięcie pały, więc wyszedłem z założenia, że biorę koszulkę z Alessandro Florenzi. No, powiem wam, że jakbym ja wygrał, co się nie udało w tym zakładzie, to pewnie bym wziął Aslaniego. Przynajmniej u mnie by sobie trochę chłopak pograł. I co do tego zakładu, też jest ważna taka rzecz, żebyście mogli to udokumentować i tak dalej. Dogadaliśmy się z Jankiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o zakup tej koszulki, bo to jest Florencji domówka, czy jak to tam Domówka, wybrałeś? domówka. Nie No. no, słuchajcie, po prostu jest też prosta rzecz, którą mogę wam powiedzieć tutaj na koniec. W najbliższych dniach, prawdopodobnie też nawet tygodniach, bo to zależy, jak mi się poukłada pewne rzeczy, planuję zrobić swój taki mały projekcik na platformie Twitch, może Kick, zobaczymy, żeby po prostu sobie postreamować gierki, żeby być mniej sztywny, bardziej taki luźny, nie na siłę merytoryczny. To po prostu byśmy to rozkminili tak, że jakby ta koszulka wpadła, to Olek wpadnie do mnie na Twitcha i po prostu będzie przekazany i se w FIFA będziemy grali, dajmy na to. Będzie ale Kongo normalnie. No. Słuchajcie, jeszcze tylko tak, bo akurat wleciałeś z tym Twitchem, jak chciałem tutaj jedną rzecz powiedzieć, że dogadaliśmy się z Jankiem w ten sposób, że rozliczenie tego zakładu, to znaczy kupno koszulki i przekazanie jej, nastąpi do końca przyszłego sezonu. Także możecie spokojnie wyczekiwać w najbliższym czasie Sociali Calcio Merito. I zanim tutaj jeszcze oddam Jankowi głos, żeby nie wiem, może pożegnał się albo przekazał jakieś inne wieści, ja bym chciał przede wszystkim wam bardzo podziękować za te 3,5 roku od momentu, kiedy współprowadziłem w zasadzie projekt Calcio Merito, nie tylko jeżeli chodzi o YouTube, ale też o portal i o inne rzeczy z tym powiązane. Był to okres, bym powiedział, ciężki z pewnego względu,
było dużo nauki ze względu też na montaż i tak dalej. No, była to szkoła życia po prostu, ale my takie rzeczy po prostu lubimy. Mogliśmy działać w bardzo dobrym towarzystwie, też z tego miejsca podziękowania dla Michała Kozłowskiego, który prawdopodobnie ten materiał montuje dla Seweryna Kalęby, który też bardzo nam pomagał między innymi przy montowaniu czy przy przewodniku kibica. Dzięki dla całej redakcji Calcio Merito, z którą miałem okazję współpracować, a teraz sobie spokojnie o piłeczce gadamy. Tam usłyszałem jakiś kacel, więc chyba piwerko otwarte, Nie, bo się rozgadam. trzymałem wiesz co w dłoni. Nie, bo demonetyzacją. No, to tutaj Michał będziesz musiał tam jakoś to wyblurować. I przede wszystkim dziękuję Wam, widzom Calcio Merito, za to, że przez te 3,5 roku, kiedy prowadziliśmy kanał, obserwowaliście nas. Janek tutaj jeszcze nie mówi ostatniego słowa, więc No tak, tylko zaglądajcie na kanał i tak dalej. no to ja też Natomiast powiem. ja. Ja też chyba powiem ze swojej strony, że ja muszę tutaj podziękować, że ty się zgodziłeś pewnego dnia na wejście w wariacki projekt bez planu i trzeba było wszystko planować na surowo i że tak fajnie się współpracowało, ale wiecie, kończy się Calcio Merito, ale nasza życiowa współpraca się wcale nie kończy, bo czy to jakieś będą wyjazdy, czy coś, no to przecież czy nawet jakieś wspólne granie w FIFA na Twitchu, czy co innego, będzie można nas złapać na przeróżnych eventach związanych z Calcio, więc jakby wiecie, jak jest. Tak, więc tutaj się zmienia tak naprawdę tylko to, że ja już formalnie w projekcie Calcio Merito nie jestem jako twórca i tak dalej. Też kończy się moja Dobrze, przygoda słuchaj. z tym kanałem jako Dobrze, współprowadzący. że my nie mamy jakiegoś kanału bardzo dużego, tylko to jest taki kanał mały o piłce, bo by zaraz jakieś kidosy z TikToka nam robiły dochodzenia detektywistyczne, dlaczego nie ma filmików. Tak, to myślę, że tutaj troszkę kontentu by się znalazło. Także To jeszcze raz, prawda. drodzy widzowie, ja wam bardzo dziękuję za to, że mogłem być częścią tego kanału przez tak długi czas, że mogłem produkować dla was treści nie tylko merytoryczne, ale też rozrywkowe czy jakieś vlogowe. Bardzo się dużo z tego nauczyłem. Czy będę coś działał samodzielnie? Czas pokaże, po owocach poznacie. Nie będę tutaj niczego zapowiadał, bo już bywały takie momenty, że obiecywałem i ostatecznie nic z tego nie wyszło. Skądś to znamy, jeżeli chodzi o nasze polskie warunki, ale mniejsza. Jeszcze raz wielkie dzięki i jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu w kontekście, w nawiązaniu do tego, że Tonali idzie do Newcastle, nawet Paolo Maldini tego nie kmini. Napiszcie to w komentarzu. Dzięki. Trzymajcie się, ciao!